Nie ma niedzieli? Nie ma niedzieli? Bez zimnej kąpieli! Nie ma niedzieli? Bez zimnej kąpieli! Nie ma niedzieli! Bez zimnej kąpieli! Nie ma niedzieli! Bez zimnej kąpieli! Miło was widzieć, moi kochani morsy, morsiaki, foczki, jak również witamy tych, którzy chcą nam dopingować, a w przyszłości być z nami. To my. Jest to nasz pierwszy wyczyn pływania po krznie. Zazwyczaj morsujemy w Międzyrzecu czy w Krudzie. Dzisiaj to zrobimy od mostu na Zamkowej, aż dotąd, a kto chce dalej, może dopłynąć tam. Tylko, że tam jest... Nie mów tak, Darek, nie. Bo musimy, wszyscy, którzy wejdą do wody, chcemy, żeby z tej wody wyszli. Minus 30 na dworze, plus 30 w sercach. Z kim rozmawiam? Piotr Stefaniuk, prezes Bielskiego Klubu Borsa. Dzisiaj nietypowo. Zazwyczaj w Międzyrzecu Podlaskim, gdzieś dalej w okolicach. Dzisiaj krzna w Białej Podlaskiej. Tak. Wracając tydzień temu z Warszawy, koledzy wpadli na pomysł, że spróbujemy przepłynąć krznę. Tydzień temu brałem udział w spłynieniu, znaczy przepłynąłem rzekę Wisłę, prawda? Tą imprezę organizował klub morsów z Krakowa, który się nazywa Kaloryfer. Jest to impreza już chyba po raz siódmy była. Było bardzo fajnie, koledzy mi dopingowali i uznali, że po prostu, że u nas, że tak powiem, rzekę krznę trzeba otworzyć, że tak powiem. No i spróbujemy to dzisiaj zrobić właśnie. Dziewiczy spływ morsów. Rzeką krzną tak. To znaczy pływanie, bo koledzy już morsowali w rzece krznie, prawda? Morsowanie, czyli wchodzenie, po prostu stanie w jednym miejscu, gdzieś tam pluskanie się, zanurzanie, a płynięcie to już co innego. Tak, tak. To znaczy w gruncie rzeczy to chodzi o wejście do wody i wytrzymanie minuty, czy tam dwóch minut, prawda? Bo to jest morsowanie, prawda? Grup Morsa Białej Podlaskiej, jak wygląda dzisiaj, na dziś dzień? Od momentu, kiedy zrobiliśmy swój profil na Facebooku, jest bardzo fajnie, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, mamy bardzo dużo członków, jest super, morsuje różnie, od 10 osób do nawet 30, także no, jest bardzo fajnie. To jeszcze powiedzmy w skrócie, na czym będzie polegało to dzisiejsze spotkanie. Wiemy, że macie choinkę, ta choinka tu zostanie, czy ktoś ją weźmie do wody ze sobą? Nie wiem, bo to, słuchaj, robimy to po raz pierwszy, także naprawdę nie wiem, co się wydarzy. Uczymy się na błędach. Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które wejdą do wody, z niej wyjdą i tego sobie życzę, a reszta tak naprawdę mnie nie interesuje. Chodzicie przy moście przy Zamkowej? Tak, tak, tak. Tam, płyniemy tutaj z prądem w kierunku tak, i lądujemy tutaj jest na zakręcie, jest taka jakby łagodne zejście do wody i w tym miejscu lądujemy, że tak powiem. Aneta Łódź-Mors, tak. Podobno na osobę płci żeńskiej mówi o foczka, także. Więc foczko, od ilu lat morsujesz? No i dzisiaj, nie boisz się tej temperatury? Minus 30 na dworze. Powiem szczerze, to jest mój pierwszy sezon, także ja zaczęłam morsować całkiem niedawno, ale za namową męża, który morsuje już drugi sezon, tak? Także to jest tak pierwsze moje doznania takie w tym roku, ale będę wchodziła dzisiaj chyba szósty czy siódmy raz już. Rzeczywiście człowiek jest bardziej odporny? Powiem szczerze, no i w tym roku jeszcze mnie nie złapała infekcja, także też poszłam za namową męża i wsadziłam swoją starszą córeczkę do wody, także ona się też umorsowała już trzy razy. No i w tym roku nie miałyśmy infekcji, także jesteśmy bardzo zadowolone. Jaką temperaturę ma w tym momencie rzeka krzna? No z tego, co tutaj pan prezes mówił, to gdzieś tam koło 2 stopni, także no nie jest zbyt zimno.